Witajcie moi drodzy, dzisiaj temat firmowy kanał YouTube, czyli jak ogarnąć kanał YouTube'owy dla swojego biznesu, dla swojej organizacji. Lepiej niż jakiekolwiek syntezy czy wymądrzania się mówią historie i przykłady, dlatego dzisiaj oprzemy się na kilku konkretnych studiach przypadku i będziemy odpowiadać na konkretne tematy, rzucając okiem na faktyczne kanały YouTube'owe. I bynajmniej tym głównym kanałem, który będziemy się oglądać, nie będzie mój kanał, no bo mój kanał prawdopodobnie znacie, skoro jesteście tutaj dzisiaj na naszym spotkaniu. Ja oczywiście nazywam się Bernard Fruga, jak pewno wiecie, ale może ktoś tutaj pierwszy raz zajrzał, więc potrzebuję się dowiedzieć, kim, że jestem gospodarz dzisiejszego spotkania. No ale już przechodzimy. Przejdziemy na początku do pewnego podsumowania, do pewnych właśnie opowieści, historii, to pewno zajmie nam około 15 minut, a potem przejdziemy do dyskusji, do rozmowy z wami, do waszych pytań, waszych komentarzy, do tego, co byście chcieli wiedzieć. No to konkretnie już przechodzimy do konkretnych tematów, do konkretnych pytań. Pierwsze pytanie, które nasuwa się mnie i które byście zadawali, czy ten kanał firmowy, YouTube'owy, to można samodzielnie ogarnąć? No to rzućmy okiem na studium przypadku. Pierwsze studium przypadku, które chciałem wam pokazać, to studium przypadku firmy, którą znam, którą lubię. Firma Montersi, która ma oczywiście swój kanał YouTube'owy, dlatego też o nich mówię. I jest to kanał YouTube'owy, który jest adresowany do społeczności instalatorów, czyli tych ludzi, którzy instalują czy systemy alarmowe, kamery, domofony, bramy i tak dalej. I teraz tutaj to jest taki kanał, o którym ja wiem, że ekipa marketingowa firmy Montersi ogarnia go samodzielnie. Więc prosta odpowiedź na wasze pytanie, ale czy ten kanał YouTube'owy, firmowy można ogarnąć samodzielnie? Czemu nie? Można. Oczywiście można też ogarnąć inaczej. Zobaczmy, jak to wygląda. Myślę, że tutaj znowu najprościej, jakbyśmy rzucili okiem na jakiś konkretny przykład. Ja wam tutaj może pokażę jakiś jeden konkretny film z kanału tutaj Montersów. Co będziemy o tym opowiadać, gdy ten film będzie nam w tle tutaj działał. Słuchajcie, tutaj, o, zobaczmy ten film. Szkolenie. Tutaj mamy instalatorów. Spójrzcie. Do Montersów, czyli do firmy, w której odbywają się szkolenia, o których chcemy wam opowiedzieć kilka słów. Natomiast zanim dojedziemy, odpowiemy wam na pytanie, które się często pojawia w internecie i na chwilę wyciszymy kolegów i wam powiem o tym, że te filmy, które są na kanale Montersów, są to filmy adresowane właśnie tej społeczności, są bardzo dobrze zrobione, moim zdaniem bardzo ciekawie. Natomiast to, co jest ogromnym ich atutem, co prawdopodobnie nigdy nie byłoby możliwe w przypadku filmów, które byłyby gdzieś zlecone, robione przez jakąś firmę zewnętrzną, to jest po prostu ich autentyczność. To widzicie tutaj dwóch pracowników, to są naprawdę pracownicy, ja znam tych ludzi, to są dwaj pracownicy, którzy prowadzą konkretne szkolenia w tej firmie, no i oni tutaj zapraszają swoją społeczność, czy swojej społeczności na szkolenie, które się odbywa w ich firmie. Tutaj może pozwolę sobie przewinąć nieco dalej. Oni tam w którymś tam momencie tego filmu będą nas też oprowadzać po swojej firmie, podają informacje, jak to szkolenie ma wyglądać i tak dalej. I to jest taki przykład, zresztą oddajmy głos na chwilę jeszcze kolegom. Przygotowaliśmy dla was kilka stanowisk szkoleniowych demo, zaczynając od systemów automatyki budynkowej Fibaro, następnie systemy alarmowe Satel Perfecta, oprócz tego systemy alarmowe Integra, szkolenie 3-dniowe, no i na koniec szkolenie z monitoringu wizyjnego, monitoringu IP oraz monitoringu analogowego. Dobrze, już tutaj kolegów wyciszymy. Widzicie, no i to jest materiał na kanale YouTube'owym, który jest zrobiony samodzielnie przez firmę, która prowadzi sobie ten kanał. Może rzućmy w związku z tym okiem na to, jakiż to jest ten kanał, tak? Jak to jest duży kanał, jak ten kanał jest zarządzany. Może tutaj schowajmy ten pasek, żebyście widzieli. No tutaj
Na tym kanale widzicie, jest ponad 3000 subskrybentów, te filmy mają polubienia, są pod tymi materiałami dyskusje i co bardzo ważne, jak widzicie tutaj, te dyskusje są moderowane, czyli tutaj praktycznie do każdego pytania, które gdzieś tutaj jest pod danym filmem, są też odpowiedzi, czyli to jest zarządzane w sposób taki bardzo, bardzo ciekawy, można by powiedzieć, profesjonalny. No i teraz w związku z tym, czy to można samodzielnie ogarnąć? No tak, oczywiście, można samodzielnie ogarnąć kanał YouTube'owy. Czego to wymaga i tak naprawdę z czym to się wiąże? No przede wszystkim, tak jak widzieliście, wiąże się to z tym, że trzeba poświęcić jakąś pracę, no bo ci pracownicy muszą pracę poświęcić. Też ktoś musi czuwać nad tym kanałem. Co więcej, no potrzeba też zadbać o to, żeby na tym kanale coś się działo, żeby ten kanał po prostu się utrzymywał na powierzchni wody, żeby się utrzymywał na powierzchni YouTube'a. Czyli w jaki sposób sprawdzić, czy on się utrzymuje, inaczej mówiąc, co mierzyć w przypadku YouTube'a, jakie statystyki mierzyć. No bo YouTube jest pewnego rodzaju platformą, można powiedzieć platformą taką multimediową, której model biznesowy polega na tym, że są tam reklamy, tymi reklamami, pieniędzmi za te reklamy YouTube dzieli się z tymi, którzy publikują te kanały. No i teraz nawet jeżeli prowadzisz firmę, tak jak Montersi, czy jak inne firmy, o których dzisiaj powiemy, które nie są zainteresowane pieniędzmi z reklam YouTube'owych, ale chcą się w sposób taki harmonijny wpisywać w ekosystem YouTube'a. I teraz po czym poznamy, czy wpisujemy się w sposób harmonijny w ekosystem YouTube'a? No oczywiście najprościej jest to poznać po statystykach, czyli jeżeli sobie w tej chwili rzucimy okiem na to, w jaki sposób wyglądają statystyki poszczególnych kanałów, no to będziemy widzieć, co tam jest. O, tutaj widzę już, mam na czacie i Marcina Ficka, i Tomasza Tarnówkę, kolegów właśnie z firmy Montersów, o których mówiłem. I teraz, jeżeli mówimy sobie to, no to co mierzyć, tak? W jaki sposób sprawdzimy, czy nasze kanały YouTube'owe trzymają się na powierzchni? No, przede wszystkim tą bardzo ważną statystyką jest to, ile mamy subskrybentów. Tu widzicie, kanał Montersów, o którym przed chwilą mówiłem, ma ponad 3000 subskrybentów. Za chwilę powiemy sobie jeszcze o innych kanałach, o kanale Mariusza Kapusty, ProKamu, troszkę może o moim kanale, ale jak widzicie, to co łączy te wszystkie kanały, są na różnym poziomie rozwoju, prawda, to, że mają więcej niż 1000 subskrybentów. To jest bardzo ważne, dlatego, że dopiero w momencie, gdy twój kanał uzyskuje co najmniej 1000 subskrybentów, to ma wtedy status partnera YouTube'a. To znaczy, żeby być precyzyjnym, 1000 subskrybentów i 4 godziny oglądalności w ciągu ubiegłych 12 miesięcy. Jakby w tym momencie możesz stać się dla YouTube'a partnerem i to tak praktycznie dla tak zwanych tych małych YouTuberów to oznacza to, że mogą wreszcie zacząć zarabiać na YouTubie. Natomiast tak naprawdę to, co jest szczególnie ważne, na przykład dla takich podmiotów jak podmiot Marcina, to, że w momencie, gdy rozpoczynasz bycie partnerem YouTube'a, to twoje filmy są dużo bardziej promowane. Słuchajcie, mam dla was też niespodziankę. Otóż zauważyłem, że właśnie tutaj przed chwilą do poczekalni naszego studia zawitał Marcin. Marcinie, witaj tutaj na antenie. Marcin to jest właśnie człowiek, który stoi za firmą Montersia. Przed chwilą podałem jako studium przypadku, Marcin, waszego YouTube'a. Powiedz tak naprawdę, co to dla was oznacza? Co to dla was oznacza, żeby utrzymać ten kanał na takim poziomie, żeby on miał ręce i nogi? Dzień dobry, cześć Bernardzie. Dla nas kanał YouTube, dla naszej firmy, która zajmuje się systemami zabezpieczeń, to jest bardzo ciekawe rozwiązanie z dwóch względów. Po pierwsze, możemy prezentować dosyć złożone technologicznie produkty klientom, ale po drugie też możemy udzielać pewnych porad technicznych. Czyli tak naprawdę pomagamy sobie wzajemnie, pokazujemy instalatorom, jak co działa, tłumaczymy programowanie chociażby pilotów czy central alarmowych. No jest ten kanał dla nas bardzo pomocny. Nasze dzisiejsze spotkanie to jest spotkanie przede wszystkim dla tych, którzy będą stawiać pierwsze kroki, czyli są 2-3 lata za tobą, Marcin, jeśli chodzi o kanał YouTube'owy. Wasz kanał jest bardzo jasno określony. To jakby nawet będąc poza branży, jak ktoś wejdzie na wasz kanał, to od razu zobaczy. Jest to kanał dla instalatorów, są tam przekazy dla specjalistów, którzy są, można powiedzieć, członkami waszej społeczności, bo też to nie jest tajemnica, że wy mówicie o sobie, jesteście domem instalatorów, prawda, firma Montersi. No i tym elementem tych domów instalatorów, no to jest właśnie wasz
masz kanał YouTube'owy. Ale co byś poradził swoim młodszym, niekoniecznie wiekiem, ale doświadczeniem kolegom i koleżankom, którzy też postanowiliby się komunikować ze swoją społecznością kanałem YouTube'owym? Co było tak najważniejsze? Czy najważniejszym wyzwaniem, czy najważniejszym takim czynnikiem, który doprowadził do tego, że wasz kanał stoi całkiem mocno? Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby opracować strategię. Strategię komunikacji, żeby te filmy były do siebie podobne, mimo że są różne tematycznie. Natomiast druga rzecz niezmiernie ważna jest to, żeby być systematyczne. Na początku, kiedy jest mało subskrybentów, mało lajków, wydaje się, że mało tam się dzieje w tym kanale YouTube'owym, to mam ochotę tak troszeczkę zapomnieć, aż osiągniemy odpowiednią ilość subskrybentów, wtedy zaczyna się dziać. Tak jest. Ja potwierdzam, że tu wielu ludzi z YouTube'a mówi, że ta platforma promuje, regularność. Także to jak widzimy w tym momencie w tle wasze publikacje, prawda, to 2 miesiące temu kilka publikacji, 3 miesiące, jakby jest tutaj ta regularność i ja potwierdzam, zresztą też zaraz spojrzymy sobie też na kanały tutaj innych firm, że faktycznie ta regularność, ta systematyczność bardzo była ważna. I też co bardzo ważnego powiedziałeś, Marcinie, żeby się nie zniechęcać w tym momencie, jak jeszcze nie widzimy, że to rośnie. To znaczy, czasami się zdarza coś takiego, że mówimy sobie, ojejku, publikujemy, a tego praktycznie chyba nikt nie ogląda, to może byśmy już tak przestali, może ten kanał nie działa, a to jest troszkę tak jak w tym starym dowcipie o tym zasadzaniu bambusa, prawda? Czyli, że zasiejesz tego bambusa, on sobie rośnie gdzieś tam wiele, wiele lat pod ziemią i potem wystrzela, prawda? No, ale musisz go pielęgnować. Oczywiście. Mhm. Oczywiście i czym więcej filmów, tym więcej doświadczeń. My na przykład sprawdzaliśmy, jakie tytuły w cudzysłowie się sprzedają. Niektóre filmy mają u nas po 500 wyświetleń, a niektóre mają po 150 tysięcy wyświetleń. Ma to z różnymi rzeczami, ale między innymi z tytułem. Dlatego czym większa skala, tym łatwiej jest rozpoznać, w którą stronę iść. No tak, spójrzmy. Tutaj mamy tutaj film 154 tysiące. Natomiast przypuszczam, że do tutaj tego, co my mówimy, 3 grosze albo i więcej dorzuci jeszcze jeden YouTuber, osoba, która ma bardzo mocny kanał, o którym za chwilę powiemy, to jest pewnie taki wzorzec metra dobrego kanału, czyli Mariusz Kapusta. Witam cię serdecznie, Mariuszu. Dzień dobry, cześć. Cieszę się, że się udało wpaść, ale bardzo miło powiedziałeś, takiego mi urosło od razu. Witam oglądających, cześć Bernardzie. Cześć, witaj. Witaj Mariuszu, żeby nie być gołosłownym, tutaj mamy takie zestawienie. Mamy tutaj i kanał Montersów, i twój, i jeszcze 2 inne kanały, o których będziemy mówić. No, ty Mariuszu jesteś na poziomie 15 tysięcy subskrybentów, czyli wielu naszych znajomych mówi, jak przebić barierę tego 1000, żeby być partnerem YouTube'a, żeby to działało. Ile tobie Mariusz zajęło, żeby dojść do 1000, do pierwszego 1000, pamiętasz? Rok. Rok. Mhm. Tutaj gdzieś jakieś statystyki znalazłem w sieci, gdzie ktoś mówił, że średnia, która się tam wychodziła z różnych badań, to było, że 22 miesiące, czyli że prawie 2 lata zwykle zajmuje dojście do 1000. Tobie zajęło połowę tego czasu. Jaka jest tajemnica twojego sukcesu? Wiesz, to sporo szczęścia, a nie... Jedno, lubię to medium. Trzeba, znaczy, jeżeli chodzi o YouTube'a, to trzeba je po prostu lubić, tak na dobrą sprawę, a druga rzecz to chyba dosyć silny też profil LinkedInowy, bo wspieraliśmy to dosyć mocno na zasadzie, co poniedziałek, jak ląduje kolejny film, to na LinkedInie pojawiła się informacja, że jest kolejny temat, plus zawsze idzie mailing do naszej bazy. I pierwsze w to było dosyć szybko, bo znajomi dosyć szybko lajkowali, stwierdzimy, wow, w tym tempie to my w miesiąc to zrobimy, albo szybciej, a okazało się, że był taki mega pik, a później to spadło, więc ja pamiętam, jak w wakacje siedziałem, patrzę, o, będziemy mieć 400 i to była taka po prostu mega radość, wydaje mi się, że to jest kwestia, pewnie można zrobić to szybciej, ale wydaje mi się, że to jest kwestia konsekwencji, tylko tu zakładasz, że to robisz, I po prostu nagrywasz, czy ci się podoba, czy ci się nie podoba, czy to ma sens, czy to nie ma sensu, po prostu jedziesz i robisz swoje. Tutaj, tak jak w każdym przedsięwzięciu, szczęście się przydaje, więc pewnie gdzieś tam było, więc się cieszę, że tak jest.
Tak jest. Marcin nam przed chwilą powiedział o tym, że liczy się systematyczność. Na kanale Marcina czy Montersów pojawiają się regularnie, kilka razy w miesiącu materiały. Tak jak widzimy w tle twój kanał, to ty, to twoja regularność to jest bardzo regularna. Tak ty rozumiem, jesteś raz na tydzień na YouTubie z nowym materiałem. Teraz częściej, tak naprawdę, to wychodzi, bo oprócz tych poniedziałkowych filmów, które są takie dłuższe, merytoryczne, jeszcze wnowiliśmy taką serię 50-ków, które musisz znać, ważąc nad projektami. O, to była przerwa pomiędzy tymi elementami, ale po prostu szczęścią rzeczy, którą chcę się podzielić, już się trochę nie mieszczę. Natomiast faktycznie dobra rada, którą usłyszałem na początku, jest taka, że rób tyle, ile jesteś w stanie zrobić dobrej jakości. Jak masz spadać w jakości, to nie rób więcej, bo to jest po prostu absolutnie bez sensu. Tego się trzymamy, ponieważ jesteśmy w stanie zrobić trochę więcej, wydaje mi się, że utrzymać jakość i sam kanał zaczyna po prostu nieźle działa. Możemy produkować więcej. Co jest miarą sukcesu, Mariusz? Jakby, co ty mierzysz? Jakby ktoś pyta, a czy ważne są lajki? A czy ważna jest oglądalność? A może coś innego jest ważne? Jakie miary sukcesu byś podpowiedział swoim koleżankom, kolegom, którzy stawiają pierwsze kroki na YouTubie? Co mierzyć, a co lekceważyć? No i to jest po prostu ciekawy temat, bo mnie interesuje na koniec, czy to się przekłada na konkret, czy przychodzą do mnie klienci. Natomiast sytuacja jest taka, że przez pierwszy rok to szału nie było dużego z tego, więc kwestia jest taka, pytanie, czy to sukcesywnie rośnie. Ja mierzę zasięg, dynamikę wzrostu subskrypcji. Na początku to nie ma aż tak dużego znaczenia, no bo jak ci przychodzą jedno, dwie dziennie i tak dalej, to jest radość. Ale to mi pokazuje, czy rośniemy w miarę systematycznie, czy zasięg dobrze działa i zaangażowanie w filmy też jest dosyć istotne. Czy ludzie te filmy oglądają i jaki jest poziom podobania się tych materiałów. Bo ja na przykład mam stosunkowo mało komentarzy pod filmami. Zastanawiałem się cały czas, dlaczego. Nie ma też zasięgu na 100 tysięcy subskrybentów. Natomiast pytanie, gdzie zmierzamy? Jak masz małą niszę, jakąś tam swoją, no to nie potrzebuję miliona subskrybentów, żeby mieć to czego potrzebuję. Zresztą no, zażądanie projektami to nie jest coś takiego, gdzie każdy się budzi rano i zastanawia, o rany, źle zażądam projektem. Nie, to muszę po prostu wejść na kanał. Czyli dla ciebie miarą było to przełożenie się bezpośrednio na biznes. Ty komunikujesz się ze społecznością YouTube'ową po to, żeby się dzielić wiedzą, ale koniec końców miarą sukcesu jest to, że to się przekłada na projekty biznesowe, które rodzą się w wyniku społeczności YouTube'owej. Jako jeden z wymiarów, nie? Jest taki model Ikigai. Rób to lubisz, w czym jesteś dobry, za to ci płacą i czego ludzie potrzebują. I to są takie cztery pierniki, którym można się było przyjrzeć. To sensowne. A Marcinie, a co jest u ciebie miarą sukcesu? Jakby, po czym ty możesz poznać, gdy powiesz Justynie i swojej ekipie, powiesz, słuchajcie, dobrą robotę robimy, ten nasz kanał YouTube'owy ma sens. Co jest dla ciebie miarą sukcesu twojego kanału YouTube'owego? Przede wszystkim my analizujemy, ile osób przechodzi z kanału YouTube do naszego sklepu, czyli ile mamy z tego klientów. A druga rzecz, ile klientów posługuje się i mówi nam o tym, posługuje się tym jako instrukcjami. Czyli dział techniczny mówi, a mamy taki filmik, proszę sobie obejrzeć, świetnie widziałem lub świetnie skorzystam dla nas. Na ile te mierniki, Marcinie, o których ty mówisz, one walczycie, a na ile są tak jakby przy okazji, są powiedzmy takimi znakami, które się mija przy drodze, gdy robimy swoje? Może dlatego, że kanał YouTube nie jest naszym głównym źródłem dochodu, to specjalnie nie walczymy. My po prostu w naszej strategii mamy wpisane, że chcemy dzielić się wiedzą z naszymi klientami. Więc też robimy to, co lubimy. Zarówno nasz dział marketingu i osoby, które występują w tych filmach, po prostu to lubią, więc to robimy, a przy okazji testujemy, jak to się sprawdza. Faktycznie być może dla nas nie jest największym wykładnikiem subskrypcje, a największym wykładnikiem są to, ile osób kliknie pod filmem na link. Mariusz wrócił. Nie było Mariusza, ale Mariusz wrócił. Witaj, Mariuszu. Wróciłem. Przepraszam, tu widocznie jest coś po mojej stronie. Ja muszę kończyć, bo za 10 minut odpalam live u siebie, więc
fajnie, że miałem szansę się tu pojawić. Generalnie to, co Bernard mówi zazwyczaj mądre rzeczy. Fajnie, że było być chwilę tutaj z wami, więc słuchajcie Bernarda i do zobaczenia. Dzięki serdeczne, Mariuszu. Dobrego live'a. On się zaczyna, rozumiem, już tutaj za kilka minut. Ci z was są na żywo. Postaramy się tak do brzegu dojść, żebyście zdążyli na live'a Mariusza. Dzięki serdeczne. I tak bym cię miał poprosić, Marcinie, o takie ostatnie stwierdzenie, ostatnie takie złotą radę ojca Marcina dla podopiecznych, którzy będą gdzieś rozwijać kanał YouTube. Co byś powiedział? Co by to było tym złotą myślą? Jeśli myślisz poważnie o biznesie, jesteś w internecie, to nie możesz przeoczyć YouTube'a, musisz tam być. Mm-hmm. I tym lepiej, za chwilę może być za późno. Super. Bardzo ci Marcinie serdecznie dziękuję. Dzięki, cześć. Moi drodzy, bo mam dla was jeszcze jedno studium przypadku, bo gdy spoglądaliśmy sobie na te zestawienia, gdy spoglądaliśmy sobie na to, jakież tu mamy różne informacje, różne statystyki, to wśród tych zestawień, które były, była też firma Procam. Tak? Tu mieliśmy informację o tym, że są montersi, że jest Mariusz Kapusta, też bardzo różne kanały, prawda? Bo montersi to jest tutaj marka, to jest brand, oni adresują te swoje działania do swoich odbiorców, do instalatorów. Mariusz, z kolei marka osobista, też jakby biznes, też za tym się cała ekipa kryje, ale tu jest granie na markę osobistą. Procam, sytuacja nieco podobna do montersów, dlatego że to też jest biznesowa marka, jak widzicie, to jest firma. Natomiast myślę, że warto na nią rzucić okiem, dlatego że jest to nieco inny model zarządzania YouTube'em, dlatego że Procam to jest firma, która działa dla rolnictwa. Tutaj, jak widzicie, ten ich slogan brzmi: wdrażamy najlepsze rozwiązania dla rolnictwa. Czyli tutaj odbiorcą tego kanału są rolnicy, czyli są ci ludzie, którzy dzień w dzień, przez cały rok dbają o to, żeby po prostu wyrosło to, co my potem możemy konsumować. I teraz o ile, gdy patrzymy na statystyki tego kanału Procamu, to mówimy, no dobry, nie? Prawda? 2000 subskrybentów, czyli tutaj grubo powyżej 1000, prawda? Obejrzeń bardzo dużo, spójrzcie, tutaj łącznie mają obejrzeń wszystkich materiałów ponad 2 miliony obejrzeń, gdy montersi mają milion, Mariusz ma 760 tysięcy, ja mam 735 tysięcy, można powiedzieć, w takim razie tutaj bardzo dużo obejrzeń. Natomiast no, subskrybentów wydaje się no, wyraźnie mniej niż u Mariusza, prawda? Nieco mniej niż u montersów, czy niewiele mniej niż u mnie. Na czym to polega i na czym polega ten inny model biznesowy tego kanału? Mówię o tych różnych modelach biznesowych, dlatego że możecie się odnaleźć w tych różnych modelach biznesowych. Otóż tutaj spójrzcie, Procam to jest przede wszystkim kanał, gdzie oni się komunikują do rolników z pewnymi komunikatami, czyli komunikują się z informacją o tym, co w danym momencie może być ważne dla ich klientów. Na przykład spójrzcie, tutaj mamy film z 24 września, który na dzień dzisiejszy ma aż 12 tysięcy wyświetleń, prawda? Dwuminutowy film, który mówi: śmietka kapuściana w uprawie rzepaku, o monitoringu i sygnalizacji tej jesieni, prawda? Czyli bardzo dużo osób obejrzało, czyli ten materiał był bardzo ważny dla wielu osób z ich grona odbiorców. Natomiast ja to jeszcze pozwolę sobie powiększyć trochę ten ekran. Jak spojrzymy na informacje, na przykład komentarze, patrzcie, Mariusz mówił o tym, mam niewiele komentarzy. Tu jest zero komentarzy. Dlaczego? Dlatego, że wyobrażacie sobie, że zwykle z tych materiałów korzysta rolnik, który jest gdzieś w pracy, albo na jakiejś maszynie rolniczej, albo gdzieś w polu, korzysta z tej informacji, czy gdzieś tam przystanie po prostu jadąc na pole, obejrzy ten materiał i jest w pracy, prawda? To nie jest ta społeczność, która siedzi przed komputerami, nie są instalatorzy, są cały czas przed laptopami, to są osoby, które potrzebują tego typu pigułek informacyjnych. I taki model kanału, taki model działalności też oczywiście owocuje. Rzecz jasna, to w inny sposób buduje społeczność, bo o ile ta interakcja Mariusz, który mówił, mam stosunkowo niewiele komentarzy, ale Mariusz ma i tak bardzo dużo komentarzy w porównaniu czy z montersami, czy z moim kanałem. Natomiast dzięki komentarzom, które Mariusz ma, chciałby mieć więcej, on mocno buduje społeczność, czyli rośnie liczba jego subskrybentów. Bo jednym z takich bardzo ważnych elementów, czy jak zastanawialiśmy się, co mierzyć na kanale YouTube'owym, no to jest właśnie przyrost subskrybentów. I spójrzcie tutaj, zaraz sobie spojrzymy takie zestawienie, gdzie tutaj mamy linię, prawda, mamy ten kanał tutaj Mariusza,
twitchowy, prawda? Jak mu rosną subskrybenci. Mamy Montersów, mamy Bernarda, mamy Procam. Tutaj przez 12 miesięcy, jeżeli byśmy to skupili na przykład na ostatnim okresie, jakby wygląda to bardziej płasko, ale patrzcie, wyraźnie tutaj u Mariusza ci subskrybenci rosną, na tych pozostałych kanałach mniej. Oczywiście tutaj Mariusz zaciemnia nam obraz, bo jego kanał jest wybitnie wyższy od naszych, także wyłączmy już na chwilę z tego zestawienia kanał Mariusza i porównajmy tutaj te trzy kanały, które są, można powiedzieć, na bardzo podobnym poziomie rozwoju, czyli tutaj mamy kanał Montersów, Procamu i kanał Frugi. I spójrzcie, że Montersi, czyli Marcin, który mówił o tym, że oni regularnie publikują, dbają o społeczność, są tym domem instalatora, no to ten przyrost subskrybentów jest praktycznie liniowy, prawda? On sobie ładnie w ostatnich 12 miesiącach idzie, gdzieś przebijając kolejne pułapy. Gdy patrzymy na mój kanał, no to tak, ja gdzieś tam się w tamtym roku obudziłem w tym temacie, że trzeba by zadbać o kanał, w związku z tym gdzieś mam ten przyrost subskrybentów w taki sposób nieco zagięty do góry. Natomiast jak spojrzycie na firmę Procam, tam widać ewidentnie, tam nie ma walki o subskrybentów, tak? Tam w którymś tam momencie osiągnęli ten poziom 1000 subskrybentów. Przypuszczam, że znając model biznesowy YouTube'a, po prostu stwierdzili, że muszą przebić ten 1000 subskrybentów, żeby ten kanał był widoczny. Natomiast potem gdzieś mniej lub bardziej przez przypadek gdzieś był ten wzrost do mniej więcej 1800, 2000 subskrybentów i to zostało, bo nie jest to tego typu kanał, któremu zależy na wzroście subskrybentów. Także tutaj chciałem wam pokazać, że możemy różnymi modelami komunikować się do naszych grup odbiorców, mając nasze kanały na YouTubie. Także to, jeśli chodzi o to pytanie, co mierzyć, jakie wskaźniki są ważne, jakie są różne modele biznesowe na YouTubie. No i teraz wartałoby odpowiedzieć na pytanie, ale kiedy samodzielnie prowadzić kanał, czyli tak jak to robi Marcin z Montersów, czy jak to poniekąd robi Mariusz Kapusta, a kiedy to zlecić? Ten kanał Procamu, który żeśmy przed chwilą widzieli, no to oczywiście te porady, które tam są przekazywane ich odbiorcom, te osoby, które występują w tych filmach, no to są specjaliści, są pracownicy Procamu. Natomiast jak widzicie, cała strona graficzna, całe przygotowanie tego kanału wygląda na robotę agencji reklamowej, agencji marketingowej. Czyli można powiedzieć, jeżeli chcesz przekazywać treści i nie jest twoją główną misją budowanie społeczności, ale przekazywanie komunikatów, no to prawdopodobnie najbardziej, najsensowniej, najbardziej ekonomicznie z perspektywy ciebie jako przedsiębiorcy czy jako korporacji będzie to po prostu zlecić specjalistom. Natomiast może się okazać, że w sytuacji, gdy stawiasz na interakcję, gdy stawiasz na to, że ludzie chcą usłyszeć komentarze od ciebie, prawda? To trudno sobie wyobrazić, żeby Mariusz Kapusta zlecił prowadzenie swojego kanału jakiejś agencji i żeby w jego imieniu na komentarze odpowiadała jakaś osoba, która będzie odpowiadała jakimiś inicjałami, czy osoba, która będzie inna z imienia i nazwiska. Ktoś powie, no ale to kanał Mariusza Kapusty, ja bym oczekiwał, że Mariusz mi tam sam odpowie. Oczywiście można hybrydowe rozwiązania znaleźć, takie, że Mariusz będzie osobiście odpowiadał, a ktoś całą tą infrastrukturę będzie prowadził. Także na pytanie, kiedy samodzielnie tworzyć, rozwijać kanał YouTube'owy, a kiedy go powierzyć specjalistom, to mi się wydaje, że w dużej mierze odpowiedź znajdziecie w tym, jaki macie model biznesowy, czyli inaczej mówiąc, po co ten kanał tworzycie, tak? Po co wam kanał YouTube'owy? Bo tutaj wśród tych czterech podmiotów, które żeśmy sobie dzisiaj analizowali, no to mamy z jednej strony dwa podmioty, dwa brandy, prawda? Procam i Montersi, ale też w innym modelu prowadzą swoje kanały YouTube'owe, prawda? Montersi, jak Marcin, szef Montersów, nam mówił, prowadzą po to, żeby to była interakcja, żeby zasilać tą społeczność, żeby się nieco bawić tą przyjemnością interakcji z społecznością i też doradzać społeczności. W przypadku Procamu jest to ewidentnie kanał wiedzowy. Jest to kanał, gdzie rolnikom, czyli odbiorcom tej firmy, dajemy wsparcie informacyjne, bo każdy rolnik, jak wiecie lub nie wiecie, jest wspierany przez agronoma, czyli ma swojego agronoma czy agronomów, którzy mu doradzają, w jaki sposób prowadzić produkcję rolną. Natomiast tutaj te pigułki wiedzy dają pewne ostrzeżenia, pewne informacje. W związku z tym to jest inny model, prawda, kanału, a kanały są oczywiście na podobnym poziomie.
poziomie. Poniżej mamy dwa kanały, które są markami osobistymi, prawda? Mariusz Kapusta i mój kanał, Bernard Fruga. To i w tym, i w jednym, i w drugim przypadku no, mamy do czynienia z kanałami, gdzie bardzo nam zależy na społeczności, gdzie praktycznie pod każdym komentarzem jest reakcja, jest odpowiedź. Mariusz tutaj bezpośrednio mierzy już na poziomie rozwoju swojego kanału miarę sukcesu, tak jak mówił, tym, że to się przekłada na jego biznes. W moim przypadku, na moim poziomie, ja biorę bardziej twarde miary YouTube'a, czyli no, mój kanał jest za mały, żeby mówić, że on będzie mi przychodził jakieś dochody czy jakieś, jakieś realne wpływy. Natomiast jest to kanał, który jest wystarczająco duży, żeby go tutaj już mierzyć, prawda? Czyli żeby, żeby sprawdzać, na ile już te poziomy subskrypcji czy poziomy oglądalności rosną, na ile te miniatury, które mam na chwilę, są wystarczająco dobre, że ludzie chętnie klikają. I też, co Mariusz mówił, że bardzo ważne na YouTubie jest to, jakie jest zaangażowanie, czyli ile średnio czasu ludzie spędzają na oglądanie twoich filmów. No bo tak naprawdę YouTube ocenia nasze kanały przez perspektywę tego, na ile dajemy takie treści, które ludzie chcą oglądać, czyli klikną w tą miniaturkę, żeby obejrzeć, i na ile ta miniaturka jest prawdziwa, czyli jeżeli ktoś kliknął, to zostaje na tym filmie przez pierwsze 2, 3, 4 minuty, inaczej mówiąc, ten film faktycznie jest o tym, co była miniaturka, i te dwa wskaźniki często są podkreślane. Słuchajcie, my oczywiście tutaj w ramach półgodzinnego spotkania nie wyczerpiemy tematu stawiania na nogi, ogarniania kanałów YouTube'owych, firmowych, natomiast chciałem wam po prostu przekazać kilka takich podstawowych myśli, to znaczy po pierwsze, bez względu na to, czy jesteś korporacją, czy jesteś jednoosobowym przedsiębiorcą, czy działasz na brand, czy działasz na markę osobistą, to warto pamiętać, że tak naprawdę kanał na YouTubie rozpoczyna się od 1000 subskrybentów i 4000 godzin oglądalności w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dlatego, że dopiero wtedy zaczynasz wchodzić w algorytmy YouTube'a w taki sposób, że ten twój kanał funkcjonuje w sposób normalny. Także jeżeli ktoś mówi, no wiesz co, nie patrz na to, ja mam subskrybentów, my ten kanał, my traktujemy YouTube'a jako taką serwerownię do wrzucania filmów, to ja się biję w piersi, ja tak traktowałem przez kilka lat YouTube'a. To był ogromny błąd. Znaczy YouTube nam bardzo pomaga promować nasze filmy, jak my harmonijnie wejdziemy w ekosystem YouTube. Ale to wymaga 1000 subskrybentów i 4000 godzin oglądalności i warto o to zawalczyć. Mariusz Kapusta nam mówił, że on osiągnął ten poziom po roku. Badania wskazują na to, że przeciętnie kanał YouTube'owy osiąga ten poziom w 22 miesiące. Czyli jeżeli stawiasz od zera kanał YouTube'owy, no to możesz powiedzieć, kurczę, to kiedy ja już będę miał ten poziom, będzie tym partnerem YouTube'a, gdy już nie będzie zabawa w piaskownicy, no to przeciętnie, powiem ci, pewno mniej więcej za 2 lata. Natomiast jeżeli będziesz z takim charakterem tak wytrwale pracował jak Mariusz Kapusta, to prawdopodobnie w ciągu 12 miesięcy powinno ci się to udać, powinno to być zrobione. Witam serdecznie tutaj osoby, które dołączyły do nas tutaj na czacie. Może pozwolę sobie na chwilę tutaj udostępnić okienko czatowe, żebyśmy też mogli tutaj zobaczyć te osoby, które są na czacie. O, proszę bardzo, witam serdecznie. Tutaj wcześniej przywitał się Marcin i Tomasz. Tomasz Tarnówka to jest osoba z Montersów. Tomka prawdopodobnie, jak zobaczycie te filmy na kanale Montersów, to niejednokrotnie zobaczycie. Tutaj Arek Siechowicz też się tutaj nam powitał, pisze, właśnie oglądając was robię zupę z pysznych ekowarzyw od mojego ojca małorolnego. Arek to jest gościu, który poza robieniem zupy z warzyw kręci też całkiem niezłe biznesy, ale to przy innej okazji, prawdopodobnie o tym powiemy. Tutaj też witam, panie Bernardzie, witam. Jeldi Stir, witam serdecznie. Moi drodzy, i ja myślę sobie, że to powoli wyczerpuje to, co dla was przygotowałem, natomiast bardzo chętnie usłyszę wasze komentarze, bardzo chętnie usłyszę też informacje o tym, jakie wy macie doświadczenia na temat kanałów YouTube'owych. Mamy tutaj oczywiście otwarty kanał czatowy, także w tym momencie, gdy trwa nasza transmisja, możecie podzielić się swoimi komentarzami, możecie podzielić się swoimi opiniami na naszym tutaj kanale czatowym. Natomiast ci z was, którzy oglądają ten materiał już później, gdzieś kilka dni, kilka tygodni później, mogą oczywiście w komentarzach, zachęcam do dyskusji w komentarzach. Dzięki za udział w spotkaniu. No, spotkanie było
ze wszechmiar eksperymentalne, tak, dlatego że po raz pierwszy na tym spotkaniu miałem gości na żywo, którzy się tutaj wdzwaniali poprzez Yardstreama. Jak to mówią, problemy okresu ząbkowania, bo tutaj to też gdzieś tam wynikły też zakłócenia z tego powodu, ale mam nadzieję, że dobrnęliśmy dobrze do końca. Moi drodzy, jeszcze raz serdecznie wam dziękuję, trzymajcie się zdrowo i dołożę starań, żeby nasze kolejne spotkanie za tydzień było już w 100% doskonałe technicznie. Trzymajcie się, moi drodzy, pogodnie was pozdrawiam.